No, poszło. Poszło. Rafał, miałeś jutro jechać na Stadion Narodowy w Glorii. Jak to kurwa miał... Przepraszam. W Glorii Zwycięstwa, w Glorii Zwycięstwa tutaj jednak trzeba będzie troszkę po białym tam pojechać. Nie, dlaczego? Jadę w Glorii Zwycięstwa, bo zrobiłem więcej zdjęć od Patryka. Jestem zwycięzcą. Słuchaj, miałem takie wrażenie, że ty do końca wierzyłeś. Walkę przegrywałeś od początku na punkty. Początek nawet był jak z Syrowatką w pierwszej walce. Szkoda, że nie zakończenie takiej, przynajmniej z twojej perspektywy. Ale ja miałem wrażenie, że ty do końca wierzyłeś w to, że naprawdę ten jeden cios może go posadzić. Tak, tak. Widziałem, że tam gdzieś tam dostaje, po jednej cios gdzieś tam go chwieje. Kurwa, nie stać już mnie na to takie, jak to mówił, już nie ma tego kurwika, nie ma tego czegoś, żeby tego kurna ciągu, żeby iść kurna. Nie, no ja już za bardzo uważam gdzieś tam tą wagę dymałem znowu, kurczę. Naprawdę strasznie byłem zmęczony. Ludzie, ja już nic nie mówiłem, ale w piątek ja dwa razy biegałem, dwa razy saunę robiłem, jeszcze zabrakło 15 deko, jeszcze robiłem pół kilo w wannie w gorącej wodzie. Musiałem wynająć pokój, jeszcze muszę za pokój zapłacić, bo kurde, wynająłem jeszcze sobie dodatkowy pokój, bo w pokojach są tylko prysznice, a tam nie było nigdzie wanny. Musiałem w starym skrzydle iść, kurna, położyć się do wanny, zważyć się i powiem szczerze, strasznie dużo to mnie kosztowało. Nie stać już mnie na to, ja o walce myślę tak naprawdę o przeciwniku po zrobieniu wagi i na drugi dzień, jak już dojdę do siebie, a jak dojdę do siebie, to się okazuje, że już jest po walce. Jak to rozumieć? To znaczy, żegnasz się z ringiem, czy...? Ja co taki kurwa dziennikarz jesteś, czy co? Skąd ty jesteś w ogóle? No, tak, to jest właśnie znaczy to. Znaczy to, że chciałem wam powiedzieć, że chcę stoczyć jeszcze dwie walki ze słabszymi rywalami, z potencjalnie z takimi starymi dziadami jak ja, ewentualnie może starszego gdzieś tam wykopiemy, kurna, mój kolega Artur jest archeologiem, jak wykopię jakiegoś kurde jednego albo drugiego, to stoczę z takimi dwie walki, wygram, skończę 50 i walę to wszystko, naprawdę powiem wam, ja już chyba wam nikomu nie muszę nic udowadniać, ani sobie, ani nikomu, jak na 40 lat widzieliście, no kurde, jest okej, jest zajebiście, jest fajnie. Ale nie chcę stać po głowie, ja nie chcę kurna walczyć, kurde, za wszelką cenę. I ja oczywiście pieniądze wezmę, nie ma problemu. Jak zrobicie przelew, ja wam podam konto, Millennium Bank, pozdrawiam, oddział w Mińsku Mazowieckim. No i ja wezmę kasę, ale ja nie chcę już tych walk, mnie nie chcę na przygotowania. Ja naprawdę, uwierzcie mi, ja wstaję rano, budzą mnie dzieci, ja mojego synka odwożę do przedszkola, córkę do szkoły, idę biegać, wracam, sprzątam, gotuję, piorę, do zmywarki muszę wstawić, kurde, wiesz, no, wszystkie naczynia, później to wszystko muszę wywiesić na balkon, wyjąć naczynia. Idę do samochodu, jadę do Warszawy, prowadzę 2-3 treningi, robię swój drugi trening i jeszcze pracuję czasami trening. I to jest mój dzień. Wracam o 11-12 w nocy i tak mam dzień w co dzień i ja tak pracuję, tak się przygotuję do walki, a czasami nawet robię sparingi z moimi uczniami. Także dla nich fajnie, ale dla mnie to gdzieś tam, no wiadomo, zabawa, chociaż fajnie, że się poruszam, ale jednak się nie mam jak przygotować do tych walki i później wychodzi jak wychodzi, kurde. Rafał, na koniec jeszcze powiedz jedną rzecz. Jak ty oceniasz Patryka, bo generalnie boksowałeś z mistrzami świata, ze światową czołówką. Mówiłeś, że ta walka po tej walce będziesz mógł o nim coś powiedzieć, ta walka też dużo o nim powie, co, jak ty go oceniasz? Wiem, ale nie powiem, stary tekst, nie? Nie, no Patryk, no kurczę, no ze mną wygrał, no może tam ta punktacja taka, może... Boksersko, kurczę, no kurczę, no nie wiem, no ja jakoś tam tego ciosu nie mam, Patryk gdzieś tam parę razy wyrwał tą prawą, gdzieś tam, kurczę, za chwilę bym pociągnął dalej akcję, może to by się mogło skończyć, no nie wiem, no jeszcze gdzieś tam, kurczę, no trzeba Patryka sprawdzić na lepszym zawodniku niż na mnie, ja to taki byłem, no powiedzmy taki, kurde, no dobry test dla niego chyba, myślę, no ale jeszcze mu świadomo, no dużo pracować, no bo to jednak jest młody zawodnik, ma czas, no i dzisiaj dostał, można powiedzieć, cenną walkę, z której będzie wyciągał wnioski. Przygotował się, wytrzymał presję, punktacja jak punktacja, no ale ja też nie czuję, że tam gdzieś tam żebym wygrał, także no może pokłonny nie, no ale szacunek dla niego, że podjął walkę, wygrał i idzie dalej do przodu. A ja? Ja myślę, że nawet się nie cofam, ja myślę, że stoję w miejscu, ale miejsce to jest zajebiste. Okej, powiedz, ta gala, kiedy ty zakończysz karierę, trzy walki, kickboxing, MMA, boks, myślisz, że to jest perspektywa tego roku? Ja nie myślę, ja wiem, że to jest perspektywa tego roku, ja naprawdę, wiesz, ja już nie mam siły, mi się nie chce, naprawdę, widzicie, ja mogę, nie ma problemu, 10 jeszcze dwie rundy, jeszcze trzy rundy, jakby dopłacili, nie ma problemu, bym przyszedł w 10 rundzie, by powiedział ktoś, ty Rafciu, masz jeszcze 10 tysięcy za dwie rundy do boksu, ja mówię, nie ma problemu, dobra, ja mogę jeszcze się dwie przetarzać, jeszcze mogę zrobić z Robertem tarczę, nie ma problemu, dodatkową piątkę oczywiście, nie, ale nie chce mi się, kurde, naprawdę nie chce mi się, dwie wygrane walki, w poniedziałek jadę do Skierniewic na konferencję prasową w związku z galą, którą będzie organizowała firma Dema we wrześniu, pewnie zawalczę, pewnie się dogadam, to będzie 49 walka, może będzie wcześniej 50 i później, tak powiedziałem, trzy walki na jednej gali, boks, kickboxing, MMA i uwierzcie mi, pompka. Dzięki. Tym miłym akcentem. I tam tacze piątko, a to nie piątek. Sobota.